To tylko trochę. Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy we Wrocławiu. Na takim murowanym grodzisku, które tutaj stoi. I to jest obiekt nowoczesno-zabytkowy, można powiedzieć, bo tutaj są mury typowo zamkowe. Tutaj mamy właściciela. Dzień dobry panu. Dobry. Jak pan tutaj, co pan tu robi? Dobre wrażenie. No ale co, kogo pan tu gości? No gości z całej Polski. Ja słyszałem, że pan ma tutaj w Wrocławiu jakąś wieżę, gdzie księżniczki zamykają. Jest zapraszam, taka. Zapraszam. Jest taka? No to może pan poprowadzi. No proszę bardzo. To pan pójdzie pierwszy, bo ja mogę nie trafić. Dobrze. O, tu jest pogląd. Jest wieża. Idziemy do tego na wieżę. I proszę państwa, tutaj wchodzimy wysoko. I tutaj widać mury obronne. I typowa wieża, gdzie można, prawda, z wysoka. O, i widzimy tutaj, prawda, statek. O, tutaj przybliżymy go. Tam jest na zatoce. Czy to jest morze? To jest morze. To już jest morze. Bo tu mamy morze, a proszę państwa, a z tej strony, bo tutaj mamy takie wieżyczki obronne, to znaczy tutaj jest Zatoka Pucka, o. Tam przed chwilą byliśmy w Pucku i Półwysep Helski, nawet Hel, widać piękny widok z tej wieży. Tam widać ratusz i tą wieżę tutaj w Wrocławiu. To jest kapitanat portu. Co to jest? To jest wieża dom rybaka. A dom rybaka tam się mieści. Tak jest, no właśnie tutaj jesteśmy. I tam widać chińską pagodę też. Tak, i chińskie koło. I generalnie tutaj piękny widok się roztacza z tej wieży. A my jesteśmy na wzgórzu, prawda? Tak, 35 metrów. 35 nad poziomem morza. A pan może się przedstawi. Artur Leonarski. I pan jest tutaj na tym zamku kim? Zarządcą. Zarządcą tego zamku, czyli pan jest tu księciem tego zamku, tak? Tak, tak. Panie Arturze, i gdzie są rycerze? Rycerze poszli już, tak? Śpiący rycerze byli? Śpiący rycerze, tak. Aha. I tutaj jest taka wieża. I tutaj można sobie wejść, zobaczyć piękne widoki. No można powiedzieć, że to jest wieża widokowa. Czy tu pan udostępnia tutaj tym, co chcą zobaczyć, tak, panoramę, tak. Tutaj z tej wieży turystom? Tak, tak. Można przyjechać. I jaki to jest adres, może pan powie? Przybyszewskiego 45. Aha, we Wrocławiu, tak, oczywiście. No i tutaj można przybyć na Przybyszewskiego. Tak, można 45, przybyć. Tak, tak, i zobaczyć piękne widoki. Tak, tak. A i potem sobie pójść nad to morze, tak? Tak, oczywiście. Tam port Puck jest też, tak? Bo ja tu ostatnio jachtem przypłynąłem w zeszłym roku i wchodziłem tutaj do portu Puck. No z Gdańska przypłynąłem, ale generalnie jako sternik morski. Puck jest tam. Gdzie, nie, ale port Władysławowo gdzie jest? Puck jest tam, o, w prawo. Tak, tak, tak. Bo stamtąd przypłynęliśmy dzisiaj, a teraz... Port Władysławowo to jest tak. Jaki jest hotel, od tej wieży? Jaki jest hotel Pekin? Pekin, o, na hotel prawo Pekin. Od Pekinu jest ten diabelski młyn. No, diabelski później młyn jest taka, i w prawo taka jeszcze. Wysoczka, taka wieżyczka, taka chuda czarna. To jest tam od kapitana zaraz portu. Powiększymy. I później na prawo od niej jest taka niższa zielona. Zielona. To jest latarnia z końcówki falochronu. Latarnia morska. Tak. Czyli na falochronie. Czy tam już jest port? Tam już jest port, tam jest wejście do portu. Aha, i tam jakieś wesołe miasteczko funkcjonuje. No tam, tak. Można sobie tam koło domu rybaka. No, piękna panorama. Także widać stąd nawet wszystkie jednostki, które wpływają czy wypływają z portu. No właśnie. Czyli to jest taka wieża obserwacyjna, i pan tutaj widzi, co się dzieje wokoło, i pan ma kontrolę nad wszystkim. Tak. No panie Arturze. No dobrze. Ale myślę, że pan jako rycerz, pan jest rycerzem Okrągłego Stołu chyba, tak? No, bo to król Artura. Tak, tym całym szefem, nie? No właśnie z tego było. Tutaj wita wszystkich chętnie i zaprasza pan do siebie. Tak, tak. Gości? Oczywiście. No. No dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa. Z Łeby, przepraszam, nie z Łeby, w Łebie byłem tydzień temu na święto 660 lat Łebie. 660 lat Łeby i odprowadziłem korowod, a dzisiaj jesteśmy we Władysławowie na wieży u pana księcia Artura. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziemliński, komandant Morskich Drużyn Strzeleckich. Ahoj. No.